Witamy kolegów hodowców. Dzisiaj mamy koniec roku, Sylwester. I chcieliśmy tu z Paulinką złożyć wszystkim hodowcom życzenia na nowy rok. Żeby ten nowy rok był dla wszystkich lepszy od starego. Szczęśliwy, żeby spełniły się marzenia. Ry. Żeby gołębie i żeby gołębie były zdrowe i żeby zdobywaliście o nich bardzo dużo pucharów. Żeście się w sekcjach nie kłócili, a żeby to przynosiło więcej radości jak kiedyś, prawda? I żebyście mieli dużo kolegów i koleżanek, hodowczyń i miłego oglądania naszych filmików w przyszłym roku, tak? Tak. A teraz odpowiemy na kilka pytań, które się tam w komentarzach pojawiły. To mewki są tutaj, w gołębniku u Paulinki, bo ktoś pytał, czy są mewki i czy się parują. Tutaj cele mamy jeszcze zamknięte. Będziemy sprzątać wszystko dopiero na wiosnę, jak będzie ciepło. I jak nasze mewki będą zakochane, nie? I pozostałe gołąbki, Paulina, prawda? Tak. I może jeszcze nagramy filmik, jak... Co mam powiedzieć? Nagramy potem filmik, jak mewki się będą parowały. Żeśmy trochę posprzątali, ale fajnie dziobią. I także... będą takie słodkie, małe dzidzie. Będą słodkie, małe mewki dzidzie. Nie wiem, jak one w ogóle będą wyglądać, bo jeszcze nigdy małych mewek nie miałem. Ja już kiedyś widziałam, ale jak byliśmy u takiego pana, co nam dał jedną mewkę, bo nam brakowało do pary. Ale nie miał wtedy małych dzidzi. Miał małe mewki, ale takie już urośnięte, ale nie całkiem malutkie. No i tu będziemy parować gołębie, ale dopiero, że tak powiem, na wiosnę. I tutaj jesteśmy w gołębniku, który parujemy. Tu są jajka. I tak do młodych hodowców chciałbym powiedzieć, że no sparowaliśmy je, przynajmniej okazało się, tu są późniaki, bo tam w komentarzach było, że no nie jest fajnie parować gołębi jak się chcą i jak nierówno jajka poniosą i tak dalej. No faktycznie to jest kłopot. Jak najbardziej ta metoda, którą żeśmy tu zastosowali, nie jest polecana do parowania. To ponieważ to był taki eksperyment, puszczenie, no trzeba gołąbki jednak pozamykać w celach, przyparować wcześniej, żeby to wszystko równo nam się parowało. Nam to po prostu mi dało to, że miałem tu kilka późniaków. Wiem, że te szpaki to są samczyki. Wiem, że tu też na górze jest późny samczyk. Wiem, że mam tu samiczki też. Także co jest samiec, co samica się okazało. To nam to dało. I na pewno taki sposób parowania nie jest polecany. A wiem, że dużo młodych hodowców ogląda i mogłaby to naśladować. To był po prostu eksperyment i tego nie radzę naśladować. Trzeba przyparować gołębie, pozamykać w celach. Ja te gołębie tu będę chyba rozdzielał i będą parowane normalnie wiosną. A to nie są moje wszystkie gołębie. Mam jeszcze 60 gołębi na drugim gołębniku. Jak ja to nazywam, główna siła. I tam sobie spokojnie siedzą, zimują i one będą wiosną parowane, także to nie jest tak, że to są główne gołębie do lotów. To są dodatkowe gołębie, tam pokazywałem, na wolierach siedzą, no tam się nic nie dzieje, no karmi się i tyle, i daje wodę i wychodzi. Pokazywałem tam te roczniaki, które przełożyłem wcześniej, kilka moich to były prezentowane. Także tamte gołębie mają spokój, nic z nimi nie robię, nic się nie dzieje. Więc to wygląda tak, że wszystko jest pod kontrolą. A tutaj taki eksperyment na młódki zimowe, że może się coś uchowa, może się wylęgną. Tutaj liczymy na białe szpaki. Tam sobie ładnie cele pozajmowały. Ale tu mam przygotowany przedział, żeby oddzielić samice. A tu w tym przedziale będą młode. Także tu normalnie będzie gołębnik lotowy.
Tu mamy rudą zakochaną w samczyku i zaraz zobaczymy, czy się parują. A tu jest ciemno, nie ma tam czasami małego jajka. Nie ma jeszcze jajka. Chciałem sprawdzić, czy jest jajko. Tu jest jakaś para. Wyżej jest samiczka. Tu jest jajko. Która tu siedzi? No, tak to tu wygląda. Także tyle chciałem wyjaśnić odnośnie komentarzy. I jakby rozwiać wątpliwości. A tu, że zostały sparowane, no myślę, że im to nie przeszkodzi, ale po prostu na wiosnę muszą się oczywiście równo poparować, równo nanieść jajka. Jest problem, bo tu jest nierówna liczba samce i samiczek. Po prostu tam na ten główny gołębnik poprzenosiłem, żeby było równo i mam nadzieję, i tak tam pewnie jakieś kłopoty wystąpią, bo trzeba je dopiero oblatać z nowego gołębnika, tu tego problemu nie ma. A tam będzie trzeba je oblatywać, także tutaj po prostu spokojnie się je wypuści. Tu jeszcze planuję nową wolierę też zrobić, znaczy ma być, no zobaczymy kiedy będzie. No i tak to tutaj wygląda, także jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy rok. Pozdrawiam, Krzysztof Trzaskalik, 513 812 854.